Robimy coś ekologicznego. Mianowicie mam tutaj taki przedwzmacniacz do mikrofonu, którego używam, gdy nagrywam coś smartfonem albo prowadzę wywiady. I standardowo jest on zasilany dwoma takimi bateriami paluszkami. Widzicie, mam tutaj całą reklamówkę zużytych baterii. Szkodzi to środowisku, powoduje niepotrzebne straty finansowe i transportowe. Postanowiłem tutaj dorobić taki koszyk, w zasadzie zastosować taki oryginalny koszyk na dwa akumulatory typu 18650. Są to akumulatory litowo-jonowe, które bez problemu są kompatybilne z tym urządzeniem i jednocześnie pozwalają cieszyć się dużo dłuższym czasem pracy. Jak widzimy, zastosowałem tutaj taką podstawkę z pleksji, która jest wycięta na laserze. Widzimy tutaj taki kwadratowy otwór na środku kadru, teraz, który pozwala nam zdjąć klapkę oryginalną od baterii, otworzyć ją. Ale widzimy w tym momencie na środku kadru, że nam pękła ta podstawka z pleksji. Pleksa to jest dosyć kruchy materiał, jakieś pociągnięcie tutaj przewodu, prawda, czy jakieś po prostu szturchnięcie tego powoduje, że może to w nieoczekiwanym momencie pęknąć. I wyjdziemy sobie teraz na podwórko, pokażę Wam, jak temu mam zamiar zaradzić. Kontynuuję. Była, tak jak wspomniałem, taka podstawka z 5-milimetrowej pleksji, która pękła tutaj w poprzek na tym otworze, gdzie jest ta klamra do mocowania, na której to cały największy ciężar spoczywa. I widzicie, tutaj już punkty porobiłem na otwory. Tutaj kwadratowy, taki kwadrat naszkicowałem, który będzie służył do otwierania awaryjnego tej klapki baterii. No i jest linia tutaj, gdzie to będzie odcięte. I tym razem mam centymetrowy arkusz aluminium. Aluminium to jest lekki metal, a zarazem bardzo wytrzymały. I teraz wywiercę tutaj dwa otwory, nagwintuję je. Jeżeli mi to prosto wyjdzie, to dopiero odetnę i dalej będę obrabiać ten kawałek metalu. Wypoleruję tak, aby to było estetyczne i przede wszystkim, żeby to wszystko było stabilne, żeby swoją funkcję spełniało. Dlaczego najpierw nie odcinam? No, dlatego, że tutaj łatwiej mi będzie złapać w imadle cały ten kawałek metalu niż taki malutki kawałek. A poza tym, jeżeli bym źle nagwintował te otwory, jeżeli bym źle wywiercił otwory, coś by krzywo wyszło, no to dużo się narobię przy przecinaniu takiej płyty, więc lepiej to zrobić na samym końcu, gdzie się ma pewność, że wszystkie pozostałe operacje zostały prawidłowo wykonane. Oczywiście ucinamy tak, żeby troszeczkę zapasu było, a później na szlifierce taśmowej wyrównujemy to na wolnych obrotach, tak aby się nam to aluminium nie ciągło podczas obrabiania. To by było na tyle. Pozdrawiam.